Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam omówić po kolei, jak się liczy zysk operacyjny, zysk brutto i potem zysk netto. Jeżeli mamy polecenie następujące, takie klasyczne zadanie, oblicz zysk netto firmy, jeśli cena jednostkowa wyniesie 70 zł, jednostkowy koszt zmienny 50 zł, a koszty stałe to 150 tysięcy przy produkcji 32 500 sztuk. Firma korzysta z długoterminowego kredytu bankowego o wartości 1 000 000 zł, oprocentowanego 5% w skali roku. Dobrze, w takim zadaniu musimy sobie na pewno wypisać trzy najważniejsze wzory. Jest to wzór na zysk operacyjny, jest to wzór na zysk brutto, jak i na zysk netto. A więc tutaj w tym momencie mogłabym Wam powiedzieć, no, że te wzory to już musicie uznać jako podstawowe i nic więcej się tu nie zmieni. Pierwszy wzór pozwala nam na obliczenie takiego pierwszego zysku z samej działalności operacyjnej, dlatego jest to zysk operacyjny, czyli związany bezpośrednio z produkcją. Od ceny odejmujemy koszty zmienne jednostkowe. Ta różnica jest nazywana marżą brutto jednostkowo, czyli ile ja zarabiam na jednej sztuce, bez odliczania kosztów stałych. I to marżę brutto jednostkowo przemnażamy razy wielkość produkcji. To będzie marża brutto całkowita. Jeżeli od niej odejmiemy koszty stałe, będziemy mieć zysk ten operacyjny. Wszystko fajnie jest, jeżeli nie ma żadnych kredytów, ale jeżeli mamy jakieś kredyty, to od zysku operacyjnego trzeba odjąć odsetki bankowe, jakie należy zapłacić, odnieść do banku i dopiero to, co uzyskamy, to będzie zysk brutto, czyli po odliczeniu naszych kosztów kredytów, czyli kapitałów obcych. Jeżeli my chcemy jeszcze uwzględnić to, że mamy państwo, czyli występują podatki, podatek dochodowy, najczęściej 19% w takich zadaniach. Raczej się nie spotkałam z przypadkiem, żeby w ogóle nie uwzględniać podatku dochodowego, więc ostatnią pozycją, jaką nas interesuje, żeby obliczyć zysk netto firmy, jest od zysku brutto ujęcie podatku dochodowego. Mnożymy to po prostu razy tak zwaną tarczę podatkową 1 minus T, gdzie T jest to stopa podatku dochodowego, najczęściej jest to 19%. Jak faktycznie podchodzimy do tego zadania? No, jeżeli w treści zadania nie jest powiedziane, ile wynosi stawka podatku dochodowego, najczęściej jest to 19%. Możecie oczywiście według waszego wykładowcy, ćwiczeniowcy przyjąć 10%, 20%, nie robi mi naprawdę różnicy. Ja podaję przykładowe, książkowe 19%. Wy przyjmujecie taki poziom, jaki jest dla was najbardziej odpowiedni w takim zadaniu. Jeśli chodzi o pozostałe elementy z treści zadania, które będą nam niezbędne do policzenia, widzimy, że wielkość produkcji to tutaj 32 500, wynika z treści zadania. Koszty stałe w okresie analizowanym to 150 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o jednostkowy koszt zmienny, on wynosi w tym zadaniu, jak widzimy, 50 zł, a cena jednostkowa to 70 zł. Nominalna stopa procentowa, czyli tyle, ile nas co roku kosztuje nasz kredyt bankowy na 1 000 000 zł, to 5%. To akurat tego nie wymieniłam, ale tak zaraz będzie to uwzględnione. No i pierwsza pozycja nazywana jest EBIT-em. Bardzo potocznie chodzi o zysk operacyjny. Żeby obliczyć ten zysk operacyjny, muszę zastosować ten wzór, który jest w wersji najprostszej. Czasem możecie w tym miejscu mieć wpisane, że to jest MB, czyli mała marża brutto.
czyli jaka jest faktycznie różnica między ceną a kosztem zmiennym jednostkowym. Jeżeli to podstawimy, otrzymujemy obliczenie na kalkulatorze równe 500 000 zł. Wszystko możecie sobie na spokojnie przeliczyć, nie wam się nie spieszy, film zawsze możecie zatrzymać. Ja omawiam to dalej. Jeżeli już ja mam EBIT, to potrzebuję obliczyć, ile wynosi EBT, czyli ten EBIT po uwzględnieniu kosztów kredytu bankowego. Żeby mieć koszty kredytu bankowego, trzeba po prostu przemnożyć oprocentowanie to nominalne przez wysokość poniesionego, czy tam powiedzmy zaciągniętego kredytu. Będą to tak zwane odsetki finansowe. Gdy to policzymy, 5% jako 0,05 przemnożone razy 1 000 000 zł domyślnie to 50 000 zł w skali roku. A więc EBT po podstawieniu do tego wzoru polega na odjęciu od 500 000, odjęciu 50 000, a więc wychodzi 450 000 zł. Ale nas w zadaniu interesowało, ile wynosi zysk netto firmy, a nie ten bez uwzględnienia podatku dochodowego. I jak mówiłam, jeżeli w treści zadania nie było powiedziane, ile wynosi podatek dochodowy, a mamy do policzenia zysk netto, to my musimy przemnożyć nasz EBT, który wcześniej dopiero co policzyliśmy, przez tak zwaną tarczę podatkową, czyli przez 1 minus T. Jeżeli przemnożymy przez 1 minus 0,19 lub oczywiście inną stawkę podatkową, to otrzymamy tak zwany zysk już netto, czyli taki na rękę. Ile mi zostaje po pierwsze, po odliczeniu kosztów odsetek bankowych i podatku dochodowego. A więc możemy powiedzieć, że firma przy takiej określonej sprzedaży wyrobu na poziomie 32 500 sztuk osiągnie zysk netto na poziomie 364 500 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy.
Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.